Obecność genów nie zawsze wskazuje na to, że są one aktywne. Pewnym nowym podejściem do tych badań jest proteomika, która zajmuje się konkretnymi białkami, a szczególnie enzymami, które są odpowiedzialne za wiele ważnych procesów w metabolizmie człowieka, zwierząt i roślin. Proteomika ma tą przewagę nad niektórymi aspektami genomiki, że dotyka konkretnych enzymów. Możemy określić konkretne enzymy i białka, które na pewno uległy ekspresji i wnioskować, czy odgrywają one jakąś ważną rolę w danej chorobie roślin, ludzi, zwierząt. Molekularnej często stosuje się odcisk palca zwany fingerprinting. Wykorzystywany jest on w wielu różnych badaniach, m.in. do określania wad genetycznych, do określania stanu zdrowia. Polega to na cięciu DNA na drobne fragmenty przy pomocy enzymów restrykcyjnych i określaniu profilu tego DNA pociętego. On jest bardzo specyficzny i może wskazywać nam na wiele różnych dolegliwości, wiele różnych spraw w biochemii, biologii molekularnej.